30 najzdolniejszych uczniów zostało nagrodzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Stypendium wynosi 250 zł miesięcznie. Przyznaliśmy 30 stypendiów dla tych młodych ludzi. I te 30 się dzieli następująco. 12 dla kulturalnych, 12 dla edukacyjnych, czyli tych naukowych, i 6 sportowych. To jest SOWA, nagroda za otrzymanie stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego. Marcel ma się czym chwalić. Ukończył gimnazjum ze średnią 6,0, a to dlatego, że do nauki podchodzi z pasją. Tak, nauka to jest moja pasja. Bez nauki nie da się żyć. Twierdzę, że po to się ludzie przez tyle lat uczą, żeby po pierwsze tego nie zaniedbywać w późniejszym rozwoju, a poza tym, żeby to kontynuować, bo jeśli stoi się w miejscu, to tak naprawdę się cofa w tym swoim życiu. A rozwijać chcą się także młodzi artyści. Jonasz tworzy animacje i sam komponuje do niej muzykę. Jest wspierany ze wszystkich możliwych stron, ze strony szkoły, rodziców. Tutaj, jak widać, ze strony starostwa. A starostwo wszystkim uczniom składa życzenia. Oczywiście sukcesów, to co jest podstawą, powiedzmy wiedza, umiejętności, zdolności, to jest po prostu nasza przyszła kariera zawodowa, dobry element do tego, żeby w tym kierunku dalej się kształcić i rozwijać swoje wszystkie te umiejętności.